Alicja Lęczewska zapisała takie słowa. Zwiastowanie. Duch Święty stąpił na Maryję, by wypełnić ją Bogiem i by stała się Nim brzemienna. A stało się to, gdy samotnie trwała w skupieniu i modlitwie. Pierwszym posłańcem był anioł, bo aniołowie są tymi dobrymi duchami, które są najbliżej ludzi, by im pomagać w dobrym, chronić przed złem i przekazywać wolę Ojca. Ich zadaniem jest wskazywać Boga i pociągać na drogę prowadzącą ku Niemu. Pobudzać serce ludzkie do wszelkiego dobrego czynu, do otwarcia się na przyjęcie Boga i ufne oddanie się Jego miłości i mądrości. Nie zapominaj więc o aniołach, którzy są najlepszymi Twymi przyjaciółmi. Trwaj w skupieniu i modlitwie w ich otoczeniu, aby Bóg wypełnił Cię sobą, abyś była zdolna przyjąć Jego wolę. Mój Aniele Stróżu, najlepszy przyjacielu, módl się razem ze mną, abym w skupieniu, całkowitym skupieniu na Bogu, została wypełniona Bogiem. Abym była zdolna przyjąć wolę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bogu niech będą dzięki.